Stoczył się na samo dno, dno, czy to jest upadek wielkiej gwiazdy, wielkiego tak naprawdę piłkarza. Co się dzieje z tym e, piłkarzem, z tym zawodnikiem? E, można powiedzieć, że najpierw tragedia, ogromna tragedia w życiu prywatnym Cristiano Ronaldo, śmierć syna, a dzisiaj praktycznie no, dramatyczne rzeczy jeśli chodzi o jego karierę zawodową, jego występy, bo też brak występu jeśli chodzi o Manchester United, fatana, skuteczność. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie, czy to rzeczywiście gasnąca gwiazda na temat Cristiano Ronaldo, który chce odejść z Manchesteru United, ale z drugiej strony nie daje dużo temu Manchesterowi. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij krzywce no dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat Cristiano Ronaldo, na temat Manchesteru United. Jak widzimy, jeśli chodzi o Premier League, tabelę zajmuje piąte miejsce. Tutaj Manchester United. Na pewno to nie satysfakcjonuje tak? kibiców Manchesteru United. Wiadomo, że Cristiano Ronaldo chce grać w europejskich rozgrywkach, chce zdobywać gola. Czy znaczy, tak, ja muszę powiedzieć w ten sposób: dla mnie to jest oczywista sprawa, jeśli chodzi o w ogóle takich sportowców, tak? Cristiano Ronaldo, czy na przykład innych sportowców, oni są tak zafiksowani na punkcie osiągania sukcesu, robienia kariery i zapatrzeni praktycznie na siebie. W złym i w dobrym tego słowa znaczeniu, bo gdyby nie byli zapatrzeni na siebie, to by nie, nie doszli do tego etapu, gdzie są, że w, w pewnym momencie stają się praktycznie zakładnikami swojego celu, do którego dążą, tak? A więc no, chcą być najlepsi, a kiedy już nie są ci, tymi najlepszymi, no to po prostu dzieje się tragedia. No, ostatnio, co się działo, jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, no to kwestia tego, że na przykład były wywiady, nie podawał ręki niektórym dziennikarzom, z którymi faktycznie, czy znaczy ekspertom e, telewizyjnym, którzy wcześniej byli piłkarzami, bo na przykład się niepochlebnie wypowiadali na temat Cristiano Ronaldo. Jego statystyki, jeśli chodzi o występy w Manchester United w ostatnim czasie są fatalne. Jeżeli w ogóle występuje, no to ma bardzo mało goli, mało asyst, no tragedia i dramat. Oczywiście część to jest jego wina, część to jest po prostu też wina e, sposobu gry, w jaki gra Manchester United. Natomiast dziś ta Gwiazda e, gwiazda faktycznie Cristiano Ronaldo gaśnie. Czy znaczy, moim zdaniem to był błąd, tak, bo on jakby e, źle postępuje Cristiano Ronaldo od momentu faktycznie e, odejścia z Realu Madryt, on źle postępuje. Znaczy tak, on poszedł na przykład do Juventusu Turyn, bo tam miał uznanie, tak? To było po tej słynnej sytuacji, jak strzelił piłkę z przewrotki e, i kibice Starej Damy bili mu gwiazdy, bili, bili mu po prostu, tak, brawa i on się cieszył praktycznie, tak, dziękował kibicom za szacunek. Poniekąd to miał w dużym stopniu wpływ też na jego decyzję, tak, bo wiadomo, że w tamtym czasie to każdy klub by go przyjął e, z miłą chęcią. Teraz po, poszedł do Manchesteru United, od którego wszystko się zaczęła, cała jego przygoda z piłką, a to jest błąd, tak, e, no to, to to jest po prostu błąd, bo patrząc tak naprawdę, jeśli chodzi o możliwości piłkarskie, sportowe na jakim etapie, jakby tutaj sugerował się bo to po prostu był błąd. Może jeszcze jak jeśli chodzi o Juventus, którym to nie była taka nie był taki zła decyzja, jeśli chodzi o karierę. Chociaż, moim zdaniem, to był też po prostu poniekąd błąd, bo Juventus jest bardzo wymagający. Natomiast Kondycyjnie i jeśli chodzi o przygotowanie, też dużo faktycznie tam zdrowia stracił. Moim zdaniem, na przykład, lepsza byłaby decyzja, gdyby zamiast Juventusu poszedł do Manchester United, grał na tym poziomie przez ileś czasu. tak? A tak po prostu nastąpiła mocne, mocna eksploatacja, jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo. Natomiast no, wiadomo, że Manchester United to nie wygląda to dobrze, natomiast bardzo duża rywalizacja, jeśli chodzi o Premier League jeśli chodzi o rywalizację. Moim zdaniem nawet on lepiej dał sobie radę Cristiano Ronaldo występując z Bundeslidze, na przykład Borusi, Dortmund, czy też w Bayernie Monachium, chociaż Bayern Monachium, władze tego klubu, jakby spekulacja spekulacje na temat tego, że może przyjść, no to mówili, że oni w ogóle się nie wpisuje ani w DNA, ani w możliwość przyjścia do klubu, musiałby też zarabiać koniańskie kon pieniądze, no ale nigdy nie mów nigdy, tak? Wiadomo też Borussia Dortmund nastawiona jest na to, żeby po prostu przyjmować młodych zawodników, szkodzić ich, zarabiać na nich. No ale pewnie byłby to wyjątek w przypadku właśnie tego zawodnika. nosania, Sania też przyszedł po 30 do Bayernu Monachium. Także moim zdaniem to były złe decyzje, bo patrząc przez po prostu eksploatację jego treningi, to była decy zła decyzja pod kątem e, kariery praktycznie tutaj klubowej. Pod kątem po prostu tej kariery klubowej była to zła decyzja. No i teraz... Nie dzieje się dobrze, jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo. Oczywiście ja nie chcę tutaj wchodzić na, na kwestie rodzinne, tak? No to jest ogromna tragedia, ogromny dramat, jeżeli po prostu zmarł mu tutaj syn. Natomiast no, warto o tym wspomnieć w kontekście też Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o jego karierę, jeśli chodzi po prostu o niego jako piłkarza zawodowego, bo wiadomo, że ma to wpływ na jego życie. Ma to po prostu wpływ na jego życie, na jego funkcjonowanie, tak? No nie ma to po prostu, nie jest to bez znaczenia. No, ale nie, ma, nie chcę się jakby na tym rozwodzić, bo tutaj oddzielmy jakby piłkę nożną od życia prywatnego, ale warto, warto o tym wspomnieć, tak? To też nie jest tak, że po tym, jak zmarł mu syn, zaczął po prostu. Że grać grać piłkę, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby tak po prostu w ten sposób. Pode to rozumieć. Na to się wpływa wiele czynników, natomiast niewątpliwie tak te wszystkie czynniki powodują, że Cristiano Ronaldo na pewno nie jest tym samym zawodnikiem, co jeszcze 3 czy 4 lata temu. No i pomijając też kwestię tego, no to też jest wiek, tak? Wydaje mi się, że on gdzieś po prostu źle zaplanował tą karierę, tak? Już po prostu podejściu, jak powiedziałem, z Realu Madryt mógł ją lepiej podjąć. Zresztą on mógł zostać dłużej w Realu Madryt, spokojnie. Zobaczmy sobie, że Benzema, tak, zdobywa teraz o tą piłkę, świetnie się prezentuje. Benzema który przez wiele lat był w cieniu właśnie Cristiano Ronaldo. No a Manchester United tak właśnie e, tutaj wygląda, tak? Tak po prostu on wygląda, e, jeśli chodzi o e, Manchester United właśnie, e, to zobaczmy sobie, tak? Ostatnie te spotkania Chelsea i London kontra Manchester United, remis 1 do 1. Liga Europy Manchester United kontra Sheriff 3 do 0. Manchester United pokonuje Sheriff, no ale nie oszukujmy się, Sheriff też jakim po prostu jest przeciwnikiem, z całym szacunkiem do tej drużyny. Manchester United kontra Tottenham 2 do 0. Eee, no i tutaj mamy Real Sociedad kontra Manchester United. Eee, spotkanie, które przed nami jest 3 listopada. No Moim zdaniem akurat tutaj Real Madrid, eee, Znaczy Manchester United powinien spoko nie pokonać Real Sociedad. I mamy Manchester United kontra West Ham 1 do 0. Pytanie też jest takie, czy nastąpi przełamanie, jeśli chodzi o Cristiano o Ronaldo, też jego po prostu tutaj spekulacja na temat tego, że chce odejść z tego klubu, tak i praktycznie działania jego, jego agenta, gdzie go praktycznie umieścić. Niektórzy, jak to mówią, brzydko zaparkować tego zawodnika w jakim klubie, no specyficzna trudna jest faktycznie jego dzisiaj sytuacja tak gdzie po prostu mógłby trafić Cristiano Ronaldo, ja nie mam pojęcia też po prostu takie tam są jeszcze czynniki, które miałby na to wpływ, no i też kwestie finansowe, tak no bo przecież jak on przyjdzie do klubu to na pewno nie będzie chciał grać po prostu jakieś mniejsze pieniądze, moim zdaniem on popełnił błąd, trzeba było po prostu zostać jeszcze rok czy dwa lata dłużej w realu Madryt Potem powinien patrzeć, no bo wszyscy oni mówią, że on jest tytanem pracy. Wojtek Szczęsny mówi, że on przechodzi pierwsze treningi, ostatnio schodzi praktycznie, tak? No to wszystko ma wpływ na eksploatację człowieka, organizmu. Ja wiadomo, że on po prostu ma młodszy wiek, bo się świetnie prezentuje, prezentuje, prowadzi. Prezentuje się też dobrze, tak? Ale dobrze się prowadzi obliczono tam jego wiek genetyczny, to po prostu, czy, czy, czy że, znaczy wiek, chyba po prostu tak, że on jest młodszy niż, niż jego, nie, wiek biologiczny niż jego wiek genetyczny, tak, jest, jest młodszy, no ale mimo wszystko, to jest to eksploatacja, więc powinien po prostu jakby zachować po prostu odpowiednie proporcje. No i teraz pytanie, czy on dalej będzie występował w Manchester United? Zobaczymy, tak, na pewno teraz jest spory regres. No ale wiele lat Cristiano Ronaldo była tej wznoszącej się, tak? Ja mówię, ja się nie dziwię temu, bo z jednej strony on poświęcił wszystko pod karierę, cały czas po prostu dąży do tego, jest zakładnikiem praktycznie e, tutaj tak dążenia do tego celu. I zamiast po prostu zejść później z tej sceny, to po prostu może potem schodzić w, 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 w blasku afery, skandali i tak dalej, tak? no ale tak to ma miejsce, tak no zobaczmy sobie na przykład Messiego. Messi też yy, miał zostać w Barcelonie, potem chciał odejść, Barcelona się nie zgodziła, odszedł, poszedł do PSG, czy błyszczy w PSG? No zabywa jakieś bramki, ale czy robi tam furorę? No wszystko tak nie wygląda kolorowo. Wszyscy mówili, że on będzie po prostu do końca w Barcelonie, zakończy tam swoją karierę. Tak się nie stało. Robert Lewandowski też miał zakończyć po prostu, znaczy miał, no nikt nie o tym nie mówił, ale że będzie świdrował jeszcze rekordy w Bayernie Monachium. Tak się nie stało no, ale nie można przekreślić tego też, co zrobił Cristiano Ronaldo, no, no to są nieprawdopodobne rzeczy, tyle razy ile zdobywa złotą piłkę kapitalny zawodnik kapitalny, piłkarz, tak ja wiem, że kibice zawsze się dzielą na tych zwolników Messiego i zwolników Cristiano Ronaldo, kto jest lepszy, czy Ronaldo, czy Messi, nie mi to oceniać, no każdy z tych zawodników jest inny, a jeszcze tutaj przecież jest Robert Lewandowski, który też jest świetnym piłkarzem, każdy jest zupełnie innym typem, tak, praktycznie zawodnika, jeden ma talent, jeden ma karierę jeden po prostu ciężko Pracuje, tak, znaczy każdy z nich ma karierę, ale jeden ciężko pracuje, jeden ma talent, jeden wykorzystuje spryt boiskowy, gibkość, gipko, duże myślenie na boisku, elastyczność. Każdy jest zupełnie innym tym typem zawodnika. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba.